A teraz moja czołówka. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo w Halo Wars 2 Blitz Becie na komputerze. Tu macie kursorek na dowód, nim właśnie klikniemy sobie w tym miejscu. Ja już jestem po paru meczach, nie wiem czy są jakieś tutaj statystyki, ale mniejsza o to. Tu jakieś challenge, mamy tutaj główną betę, mamy kampanię multiplayer niedostępne w tej chwili, jest tylko Blitz. Tutoriala pominąłem, może dlatego mi tak średnio szło, no ale za chwilę prawdopodobnie wskoczy mi pierwszy poziom, no i widzicie, prawie godzina grania, miałem tę całą godzinę nagraną, ale niestety szlak trafił całe nagranie, więc sobie zagramy jakiś jeden mecz przykładowy. No i gdzie tutaj jest? Deksy. Grałem katerem, jego chyba pokażę w tej chwili, to jest moja startowa armia, na początku mam dwóch Marinesów i Horneta. No i rozmaite tutaj karty, na razie jest tutaj bez szału, standardowe Warthogi, Skorpiony, żołnierze ODST, jakieś latające dziwadła, no i wielki kondor, którego już widziałem i który robi niesamowite wrażenie i którego na razie nie zobaczycie, chyba że mi się uda trafić na niego z powrotem w jakiejś grze. Widziałem też Skaraba, robił niesamowite wrażenie, zajmował pół widoku na mapę. No i zagrałem sobie standardowo dwóch na dwóch, są jeszcze opcje sam na sam, pojedynek, no i trzech na trzech, kiedy to już bardziej mamy większy chaos na całej mapie. Mapa jest tylko jedna, bo już na te 6-7 meczy, które grałem, grałem tylko na niej, niezależnie od ustawienia. No i kwestia jest przejmowanie oczywiście punktów, czyli taki podbój, które nabijają nam punkty do wygrania, zaraz to wszystko zobaczymy w praniu. No i dostajemy grę. Jeżeli się przyjrzycie, zobaczycie tutaj mojego kolegę obok i moją armię startową. Zastanawiam się, jak tutaj zagrać w tej chwili. Jak gram jeden na jeden, to mam zwyczaj, że puszczam każdy oddział w inne miejsce mapy i patrzę, co się zaczyna dziać. No ale w tej chwili chyba puścimy tego tu, tego tu, tego tam, albo wy wszyscy pójdziecie tutaj. No i widzicie, u góry mamy tutaj punkciki, żeby je zdobywać. Poniżej mamy karty, no to sobie może poprosimy o jakieś wsparcie lotnicze jeszcze. Wybieramy kartę, klikamy gdzie ma być. Cyklopy, no te pierwsze wiadomo nabijają się dość szybko. I to pierwsze starcie. Dawać tutaj. Moi ci powinni mieć jakąś już umiejętność. No i co, idzie całkiem nieźle, przejęliśmy, obroniliśmy się, tam oczywiście C już przejęli, bo to była tylko zasłona dymna ta walka tutaj. No i co, na razie wzywamy parę innych tutaj jednostek. O, tu widzicie kanistry z tą energią całą, którą można trochę szybciej zebrać, tu wygląda jak się go rozwali. No i nie wiem, trzeba się trochę ruszyć. Idziemy tam może, zobaczymy co się będzie działo, albo nie, wy zostańcie. Ty pojedziesz i to zbierzesz. Oho. Zwiększone siły. Próbuję coś tutaj wyczekać, żeby udało się zebrać. Atakujcie go, atakujcie go. To chyba są wrogowie, co nie? No, czyli wszyscy się rzucili na mnie niestety. Widzicie tutaj brutów, jednostki latające ich. Warthog, chodź tutaj. I ty masz zadanie specjalne, pojedziesz tu. No, idzie całkiem nieźle, trzymają się. Idą posiłki, kolego, chodź. Jeżeli nam się nie podoba jakaś karta, na przykład tam się nie podoba, możemy ją sobie tutaj zamienić za piątkę. I dzięki temu mamy tańszą, na którą możemy liczyć. O, przeciwnicy wyzwali trochę więcej tutaj jednostek. O, Warthog przy okazji, widzicie, przejął tutaj. Ci tutaj zaspali. Więc możemy kontynuować walkę tam. A punkty cały czas nam się nabijają, oni chyba nie mają ani jednego. Punkty generalnie nabijają się, jeżeli mamy większość. Tak więc jeżeli wrogowie mieli cały czas tylko jeden punkt, a my pozostałe dwa, no to trochę gorzej im idzie. Tutaj jakiś ostrzał widzę i spróbujemy może pierdzielnąć tu. O, wybieramy mniej więcej kierunek. Widzimy ładowanie i patrzcie, ciach, 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 ciach. I już ich nie ma. Dobrze, wezmiemy ODST może. O, tam dwie kapsuły. Pach, pach. No i bierzcie ich, chłopaki.
Dobra, poszło nieźle. Przeciwnicy generalnie widzę nie ogarniają trochę. Dobra, żołnierze ODST pójdą tu. Pokażę wam może jak się to zdobywa. No wsparcie mają standardowych Marines. Nie mam pojęcia jeszcze czym się różnią. Ci chyba nie mają umiejętności, ci mają. Co to jest za umiejętność? Dobra, no i co? Pozbierajcie to. Nie wszystkie, Boże. Wszystkie jednostki tutaj, wy macie to zbierać. Polećcie tutaj może. Ilu was tutaj mam? Ty i ty. No to jeszcze trochę wsparcia powietrznego. Będziemy latać generalnie. No i lecimy tu bronić. Jedzie cała chmara tutaj, widzę. No chmara. Jeden czołg, dwa oddziały. I się w ogóle błyskawicznie przejmują te punkty. I to jest chyba tak przemyślane po prostu. Czemu nie poleciałem na wprost? Bo jest jeden tutaj cyklop. Bez sensu. Jeszcze więcej oddziałów latających. Rozwalcie ich. Nie mam pojęcia, co, czym są te latające dziwadła zielone. Cyklopik. Zajmij się tymi tutaj. Tutaj. Ty zestrzel tego może. No a ty powoli machaj tego. Wolverine Warthog. No uzbieramy sobie chyba na skorpionka trochę więcej. I widzę, w dupę dostajemy. Czego oni? Czego im tak wolno idzie? Generalnie jesteśmy tutaj na bardzo dobrej tutaj stopie, widzę. Poprosimy może czołg. Chodź tutaj czołgu, rozwal jego. No i latające, ej, rozwalcie go. Patrzcie, już końcówka, czołg mi rozwalili. Dobra, prawie wygraliśmy. Będzie 200 do zera generalnie, więc wiecie, im dłużej ja tutaj walczę, zajmuję gościa. Czy mój oberwał? Jeden chyba oberwał. Dobra, mocniejszy trochę tutaj transport lotniczy sobie weźmiemy i spróbujemy tego może w końcu zdjąć, kurczę. Czołgowo. Ten oberwał. Tutaj i walnijcie ich tak. No, poszło tam. Na koniec salwa na zwycięstwo. I to była bardzo szybka tutaj potyczka w Halo Wars Blitz. Generalnie tutaj zlevelowałem do przodu, mam drugą rangę, dostajemy karty, może sobie je na koniec otworzymy. Tak, preorderować Halo Wars 2, mam o tę edycję, może mogę się pochwalić od razu, dlatego Halo Wars Definitive Edition dostałem, dlatego mogliście je zobaczyć na tym kanale. Tak wygląda bardzo ładny ekran ładowania, nawiązujący oczywiście do miejsca, gdzie dzieje się akcja. No i mamy, powtarzam, pojedynek, jak również 3x3, jeżeli będzie potrzeba, sobie zobaczymy jak to wygląda. No i paczkę otworzymy, co nam się trafi. Mam już jakieś powtarzające się karty. Jeżeli karta się powtarza, to nam leveluje. Na pewno mam w ten sposób tych miotaczy ognia. Jest Warthog. Wskoczył, widzicie, do połowy tutaj paseczka. Przy drugim zostanę poziom. To jest chyba nowa karta. To jest. A, to już miałem, ale nie używam. Widzieliście, że to jest charakterystyczne dla jakiegoś innego dowódcy, więc można tutaj swój styl w oparciu o dowódcę. No i mamy różnego rodzaju obszary. Czary obszarowe, znikanie jednostek, leczenie jednostek, to się nawet przydaje. Widzicie, co jest charakterystyczne dla którego dowódcy. No i mam nadzieję, że tych kart będzie dużo więcej, bo wszystkie jakieś, które ogarniałem, że tak powiem, że się pojawią, to już były na starcie, że tak powiem, dostępne. Dobra, teraz dziękuję wam za uwagę, to było Halo Wars Blitz. Tryb wydaje się bardzo fajny, kompletnie niezbalansowany, kompletnie nieprzemyślany i w którym działy się naprawdę szalone rzeczy. No ale najwyraźniej to będzie taki odpowiednik Firefighta, gdzie będzie można wrzucać różnego rodzaju paczki, różne zwariowane pomysły w małych dodatkach, nowe jednostki, śmieszne rzeczy, no i który ma, do którego wchodzimy po prostu na własną odpowiedzialność, że to ma być po prostu, nie wiem, zabawne, ma się dziać śmieszne rzeczy. Tak właśnie jest, ja wam teraz dziękuję za uwagę, no i zachęcam do sprawdzenia, bo już naprawdę nie wiem, czy są na świecie gracze, którzy nie mają do tego dostęp. No jeżeli, wiadomo, byście musieli, no nie mieć peceta z Windowsem 10, co może się zdarzyć, no ale jednak wiemy ze statystyk, że ten system jakoś się rozszedł. Xbox też jest całkiem rozpowszechnioną konsolą i Halo jest w ogóle kultową marką, która przyciąga wszystkich. Tak więc myślę, że naprawdę kto chce, ma do tego dostęp, więc zachęcam do sprawdzenia. No i to była wersja oczywiście pecetowa. Na Xboxowo może sobie jeszcze zerkniemy, ale to już w najbliższym czasie. Dzisiaj wam dziękuję za uwagę. Do następnego razu i cześć.